Siemanko. Dzisiaj chciałem parę słów szybko na temat tego, co się dzieje na budowie. Bo cały czas się dzieje powoli, ale się dzieje. Co prawda nie nagrywałem wielu rzeczy, bo wiele rzeczy się po prostu szybko wydarzyło. Tutaj w sumie nie było sensu tego nagrywać. Jedyne co to wam pokażę, co zrobiłem do tej pory i co robię aktualnie. Także spójrzcie, co tu porobiłem. Więc tak, no oprócz tego, że wymurowane są ścianki, no to ostatnio z kolegą, kolega przyjechał mi pomóc i zaszalowaliśmy z obu stron dechami wieniec. Tym razem nie skręcałem tego szpilkami, tylko wkrętami ciesielskimi. Wkręt ciesielski 8x300 na Torxa T40, co pół metra szpilka i powiem wam, że trzyma mocno, nic więcej nie będę dawał, muszę jeszcze tylko słupki poszalować i będzie gitara. Prócz tego na dole, co się wydarzyło, to się wydarzyło, że rozszalowałem wszystko, jest już puściutko wszędzie. Jest już puściutko, czysto, posprzątałem w miarę, także jest gitara. Jedyne co chciałem wam pokazać, że no wyszło generalnie bardzo dobrze, choć jest parę miejsc takich, które się nie zagęściły do końca. Będę musiał to masą jakąś naprawczą do betonu pouzupełniać, ale nie ma tego dużo rzeczy tego typu, że się nie dolało w takich małych miejscach jakby. Słup stoi, nic się z nim nie dzieje. Przy rozszalowywaniu do desek się mi poprzyklejało niestety i narożniki trochę pościągało. Nie wiem, będzie widać. No nie widać. Także no to tyle. Reszta wyszła bardzo, bardzo ładnie. Równiutko. Nie ma żadnych wielkich ubytków, niedolań. Także no jestem bardzo zadowolony z tego, co się... jak to wyszło. Trochę się tego bałem, bo bałem się, że właśnie tam pod belkami było na tyle mało miejsca, że nie podolatuje ten beton, ale jednak podolatywał. Także jest wszystko fajnie. Mam puściutko. Kupa roboty była jeszcze właśnie przy sprzątaniu po tym wszystkim, bo naprawdę mega wielka sterta desek, belek, wszystkiego była poskręcana. Dwa dni rozkręcania, układania, sprzątania po tym. Także tak to wyglądało ostatnimi czasy. No teraz, dzisiaj w zasadzie zająłem się zbrojeniem. O konstrukcję tą, co tu stoi, nie pytajcie, bo nie wypał. Zająłem się skręcaniem zbrojenia. No udało mi się dzisiaj skręcić dwie belki. Okazało się, że mam za mało strzemion, więc teraz strzemiona giełem. Chciałem igiełem, co będziecie mogli zaraz zobaczyć. Także zapraszam do obejrzenia, jak skręcałem belki, króciutko, szybciutko. Także na razie to tyle. Zobaczymy, co jeszcze uda mi się dzisiaj zrobić. Może coś dogram, może nie. Także to tyle. Dzięki.
Siemanko, w tym pod koniec tego intensywnego tygodnia działo się dosyć dużo i szybko, trochę zdążyłem nagrać, trochę nie, ale generalnie wyszło tak, że mam zalany wieniec i mam też już dzisiaj właśnie rozszalowałem wszystko, generalnie wyszło bardzo fajnie, tak to wygląda. Co mogę o tym powiedzieć? No, wszystko, ze wszystkiego jestem raczej zadowolony, prócz szalowania słupów, bo niestety słupy trochę miałem za słabo zaszalowane i podczas wibrowania dużo z nich sobie w ten sposób wylazło. Po prostu błąd techniczny. No, zadałem, bo generalnie górny wieniec skręcałem na wkręty ciesielskie, czyli po prostu przez dwie płyty wkręcałem długi wkręt i tak samo robiłem w słupach, tylko że w słupach zrobiłem tak, że miałem deskę przyłożoną, na dole dałem po dwa wkręty, a u góry spiąłem deską z szalunkiem górnym. No i niestety to był dosyć duży, znaczy dosyć duży, no błąd był po prostu i tyle. Nauczka na przyszłość, może o tak. No bo niestety tutaj to się odchyliło podczas zalewania i wibrowania. To się poodchylało i w większości słupów po prostu powyłaziło w ten sposób. Dodatkowym jakby powodem tego było to, że te deski, których użyłem, w sensie sklejki, były takie już dosyć przechodzone. No i one się też trochę poddały, nie miały już tej swojej sztywności i no niestety tak to teraz wygląda. Nie ma też tragedii, ja jestem generalnie zadowolony. Sam wieniec wyszedł bardzo, bardzo ładnie, równiutko. Także no mówię, no ja tutaj jakby jak na pierwszy raz lania wieńca też jestem zadowolony z tego. No mówię, małe błędy, no, które warto zapamiętać na przyszłość, żeby po prostu lepiej jakby
się przyłożyć do tego szalowania, bo jednak beton to jest jednak beton, no i nie ma tam o czym mówić. Jest to duży ciężar, mimo że te słupki są raptem na 3 bloczki, no to mówię, doszło do tego wibrowanie i po prostu rozepchnęło sobie płyty. Także tutaj, jeśli ktoś by robił, to naprawdę polecam dać po prostu więcej takich wkrętów. Od razu mówię, wkręty ciesielskie, super sprawa, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, wieńce czy coś, bo bardzo szybko się to robi, bardzo szybko się skręca i trzyma to naprawdę atomowo. Tylko trzeba, mówię, no górę dałem co pół metra dałem mniej więcej wkręt i to idealnie tam trzymało, no a na słupach, no niestety, starczyło mi tych wkrętów tylko na dolną część, pożydziłem, że tak powiem, żeby dokupić ich na górną część, no i to jest efekt tego, także polecam, mimo że koszt nie jest mały, to warto, bo dużo to, mocno to przyspiesza robotę, to raz, na dwa, że naprawdę trzyma elegancko, tylko że pod warunkiem, jeśli się da odpowiednią ilość tych wkrętów, nie? No ja niestety nie dałem i mam teraz co mam, ale i tak jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zalewaliśmy, dzisiaj przyjechałem zobaczyć, jak to wygląda i tak sobie odchyliłem jedną płytę, no i skończyło się tym, że rozszalowałem całość ze wszystkich stron, także pewien etap kolejny mam zakończony. Coś tam z tego zalewania nagrałem, zobaczymy, co tam da się wybrać, żeby było do ogólnego filmiku, także postaram się coś skleić, tak żeby to jakoś wyglądało. I co? No i tyle. No i teraz pewnie będę walczył ze ścianami szczytowymi, jeśli pogoda tylko pozwoli. No chciałem zakończyć ten etap, zakończyłem go szybciej niż myślałem, bo mówię, w przeciągu tygodnia udało się to wszystko zaszalować, skręcić zbrojenie, ułożyć zbrojenie. Kierownik był, miał dwa zastrzeżenia. Jedno z nich było takie, że słupy, które wystawiłem, startery, które wystawiłem z płyty, one były nieco dłuższe od wieńca, powiedzmy, nie wiem, no gdzieś, no może tyle, może trochę więcej niektóre. Ja je po prostu obciąłem poniżej szalunku, tak żeby mi się schowały i tyle. No, kierownik stwierdził, że to generalnie się zagina po prostu na boki, to dodatkowo wzmacnia słup. No ja o tym do końca nie wiedziałem, więc no mówię, no uciąłem, ale polecił, żebym po prostu pogiął parę elek, znaczy parę, no, no w każdym słupie elki wygiął osobno, wsadził je, przykręcił do zbrojenia i tyle. Druga rzecz była taka, że tam będzie na filmiku widać, jak skręcam szpilki do desek, przyspawałem pręty ósemki. To też stwierdził, że troszkę jest za mało, żebym jakiś grubszy pręt przyspawał. Więc już tutaj na gotowo miałem to pomontowane na wieńcu, więc miałem tych takich tych odpadów właśnie z tych słupków, to po prostu spawałem to na miejscu, kładłem pręt, pospawałem z każdej strony i tyle. Także jest podwójny teraz pręt, jest 8 i 12, także myślę, że diabeł nie urwie. No i co? I tyle. No mówię, etap zakończony. Teraz będę myślał, co dalej. Najpierw muszę jeszcze też tu trochę ogarnąć, posprzątać po tych betonach, bo tyle, ile mogliśmy wczoraj po zalewaniu, to żeśmy sprzątnęli albo po prostu przegarnęli beton, który spadł, żeby się nie przykleił. Na zewnątrz też, jeśli chodzi o sprzątanie, miałem te deski położone na styropianie. To też uratowało sytuację, bo tak bym miał całą papę zaklejoną, a tak deskę po prostu zdjąłem, puknąłem, beton spadł. Także jest elegancko. No i co? I tyle. Dzięki.